Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Właśnie siedzę na ławce w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i patrzę przez okno na przebudowę ulicy Sienkiewicza. Zresztą, sami zobaczcie, jest tutaj wielkie, ogromne okno. I można stąd patrzeć na całą Marszałkowską. Takich okien z widokiem na całą Warszawę jest tutaj mnóstwo i zobaczycie je w dzisiejszym materiale z konferencji prasowej, gdzie posłuchacie co tam i co tu się znajduje, ciekawostki o tym budynku, jak i również oczywiście o samym wielkim otwarciu. A w międzyczasie zobaczycie ujęcia nowego obiektu. No i zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Państwo, witamy na konferencji, która właśnie się rozpoczyna premierą pracy artysty Wojtka Wąkowskiego. Jest z nami pani Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jest z nami Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy. Agnieszka Wyrwał, radna miasta stołecznego Warszawy. Mówię szybko, bo za chwilę wszystko się zacznie. I Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Oddaję Joannie głos. Jest z nami pan prezydent Rafał Trzaskowski. Dzień dobry. Nic nie mogło się zacząć bez pana prezydenta. Zatem oddaję głos już artyście Wojtku Wąkowskiemu. Wojtku, czy powiesz coś? Dzień dobry. Tak, ja powiem bardzo krótko dwa słowa. Przede wszystkim bardzo dziękuję Jagnie Lewandowskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, całej ekipie muzeum i wcześniejszym ekipom, bo już z tą instytucją w różnej formie współpracuję no, przeszło 15 lat albo i więcej. Do tego upływu czasu odnosi się temat tej mojej instalacji, tej mojej pracy. Jest to zegar dźwiękowy, który składa się z krótkich komunikatów. Ta praca składa się z tych komunikatów godzinowych i krótkich dodatków poetyckich, które jakoś odnoszą się do upływu czasu, skłaniają do refleksji albo po prostu niepokoją. I teraz właściwie zegar powinien się odpalić, bo jest punkt, a nie jeszcze minuta, więc chyba zrobimy przerwę, żeby to odsłuchać i będziemy gadać dalej, tak? Dobrze, może tak być. To nie wiem, co jeszcze w czasie mogę mówić. Jest godzina 10:00. Głęboko zanurzasz się w przeszłość. Bardzo serdecznie witamy Państwa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które otwiera się dla publiczności w dniu jutrzejszym. Mamy czasu nie tak wiele, jak Państwo się spodziewają, więc przechodzę od razu do przywitania naszych gości. Jest z nami prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jest z nami Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest z nami Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jest z nami Agnieszka Wyrwał, radna miasta stołecznego Warszawy. Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Oraz Tom Pfeiffer, twórca budynku i architekt. Panie prezydencie, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się wszyscy dzisiaj spotkać, bo to wielki dzień dla Warszawy. Witam wszystkich. Dawno nie było takiego zainteresowania konferencją prasową. I would like also to welcome all the guests coming from all over the world. Thomas Pfeiffer, the architect of this place. I drodzy Państwo, no, chwila jest absolutnie historyczna i wyjątkowa dla miasta stołecznego Warszawy z kilku co najmniej powodów, dlatego że
Takiego miejsca w Warszawie nie było od dziesięcioleci. Miejsca, które powstałoby od podstaw właśnie po to, żeby promować polską sztukę. Miejsca, które samo w sobie jest absolutnie spektakularne. Po drugie dlatego, że to jest projekt, który wpisuje się w nowe centrum Warszawy. Udaje nam się powoli po dekadach odczarować centrum miasta i kontynuować jego całkowitą przebudowę. W okolicy Pałacu Kultury i Nauki powstanie nie tylko właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale oczywiście Plac Centralny, który za państwem później TR, całe to miejsce się zmieni nie do poznania. Będzie połączone oczywiście z Placem Pięciu Rogów przez Chmielną, ulica Złota, Zgody. Całkowicie nowe centrum i MSN się wpisuje w to, że wreszcie udaje nam się te transformacje przeprowadzić. Po trzecie, drodzy państwo, coś, co jest niesłychanie istotne, a mianowicie będziemy mieli miejsce na absolutnie poziomie światowym dla promocji polskiej kultury, sztuki nowoczesnej, która jest absolutnie niebywała i cieszy się wielkim zainteresowaniem. Właśnie tutaj ponad 2,5 tysiąca eksponatów, które ma Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będzie mogło być pokazywane. Ale to miejsce to coś znacznie więcej, dlatego że to miejsce będzie miejscem spotkań, miejscem dyskusji. Ja mam nadzieję, że również miejscem, w którym będą powstawały nowe trendy, ale również miejscem edukacji, bo to bardzo ważne, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej również taką funkcję edukacyjną będzie miało. Pokazujemy, że jesteśmy w stanie realizować wielkie, ambitne projekty, projekty, które będą mogły równać się z największymi muzeami sztuki na świecie i które będą współpracować z muzeami takimi jak MoMA, czy Reina Sofia, czy Modern Tate w Londynie. Bardzo się z tego, drodzy państwo, cieszę. Jestem absolutnie przekonany, że w pewnym sensie otwieramy nowy rozdział w historii Warszawy, ale również w historii Polski. I że to miejsce, które będzie tętniło życiem, stanie się w pewnym sensie ikoną sztuki nie tylko dla Polski, ale również dla Europy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani dyrektor Joanna Mytkowska. Szanowni Państwo, niezwykle miło nam przywitać Państwa w nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Długo na niego czekaliśmy, proces budowy był złożony, ale najważniejsze, że dzisiaj możemy tutaj wszyscy być. Bardzo zależy nam na tym, żeby to była instytucja dla wszystkich, żeby spełniła Państwa oczekiwania, żeby była i dla lokalnych artystów, lokalnej sceny artystycznej, ale żeby, tak jak powiedział Pan Prezydent, animowała międzynarodową wymianę, żeby to było miejsce dyskusji, miejsce, gdzie mogą się toczyć ważne społecznie debaty, a jednocześnie miejsce edukacji i kontemplacji sztuki. Także wszystko to postaramy się dla Państwa przygotować, zaoferować dla Państwa i z Państwem. Bardzo istotne jest też to, że ten budynek stanął naprzeciwko Pałacu Kultury i że symbolicznie zmienia on centrum stolicy. To jest budynek poświęcony otwartej, równościowej, demokratycznej kulturze i mam nadzieję też, że jego kształt architektoniczny, to, że bardzo zaprasza do środka, to, że mamy tutaj bardzo wiele przestrzeni przeznaczonych właśnie do spotkań, do debaty, będzie temu sprzyjało. Powinnam podziękować ogromnej ilości ludzi, bez których zaangażowania tego budynku by nie było. Będzie jeszcze czas dzisiaj i podczas otwarć, żeby wszystkich ich wymieniać, żeby podziękować i architektowi, i wszystkim, którzy się osobiście zaangażowali, żeby do tego dzisiejszego sukcesu doprowadzić. Ale chciałabym wspomnieć o dwóch ważnych grupach. Artyści. Nie ma muzeum bez artystów. To oni zawsze za muzeum stali, oni są pierwszą inspiracją i pierwszą publicznością. To jest ważne, ponieważ artyści w Polsce są w trudnej sytuacji. Trwa walka o to, żeby byli włączeni w system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych i mam nadzieję, że otwarcie tego muzeum będzie sprzyjało poprawie sytuacji artystów w Polsce.
A druga rzecz to kwestia pracowników i pracowniczek sektora kultury. Dzisiejsze święto jest wielkim świętem zespołu MSN-u. To te osoby przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pracowały na to, żeby ten budynek powstał. I jak wielu, wielu innych pracowniczek i pracowników sektora kultury z wielką pasją pracują, mimo tego, że ich praca jest często niewidoczna, więc ważne, żeby dzisiaj pamiętać, że to też jest ich dzieło i ich święto, i bez tego twórczego fermentu w środowisku tego muzeum, przynajmniej w takim kształcie i o takim znaczeniu, o takim wpływie międzynarodowym z pewnością by nie było. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Ja mam jeszcze przyjemność przypomnieć, że ten budynek został całkowicie sfinansowany przez warszawski samorząd i dzięki też współpracy i wsparciu pana prezydenta, pani wiceprezydent, przewodniczącej Komisji Kultury Artura Jóźwika, dyrektora Biura Kultury, na pewno by nam się to nie udało, ale również wspierają nas inni. Wspiera nas marka Audi, wspiera nas Infest Comfort, wspiera nas EY Polska, Fundacja EFC, która wspiera edukację w muzeum E.ON Polska, Kancelaria Prawna DZP, a także partnerem otwarcia jest wiedeńska Fundacja Kontakt, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Francuski, Raffles Europejski Warsaw, Cukiernia Lukulus i Malen Love Group. Bardzo wszystkim dziękujemy. Zapraszam panią Aldonę Machnowską-Górę, zastępczynię prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję. Szanowni państwo, spełniają się marzenia. Kilkanaście lat temu mieliśmy w Warszawie takie marzenie. Powstał program rozwoju kultury w Warszawie. Warszawa, miasto kultury i obywateli. I dzisiaj, kiedy otwieramy już za chwilę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, myślę, że to jest początek spełnienia tego marzenia. Nowe Centrum Warszawy to właśnie miejsce kultury dla obywatelek i obywateli, ale pewnie kilkanaście lat temu byliśmy niezbyt odważni, żeby też myśleć o tym, że też dla nieludzkich mieszkańców naszego miasta pełne zieleni. I takie też jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Oprócz tego, że domem dla sztuki, też miejscem otwartym. Już sama architektura wskazuje na to, że taką ma mieć funkcję. Program publiczny, który będzie muzeum realizowało, ale też cała zmiana w nowym centrum, która się odbywa na naszych oczach. Zachęcam państwa do tego, żeby z okien muzeum, z każdej strony zobaczyć Warszawę, oczami muzeum i też obserwować te zmiany, bo właściwie po każdej stronie wokół tego muzeum dokonuje się zmiana. Długo muzeum będzie centrum tej zmiany, największą instytucją, która tutaj powstaje, największym budynkiem, ale też poprzez to, jak państwo widzicie, że ta architektura jest tak otwarta, że no, na ten parter, który lubię nazywać placem miejskim pod dachem. Można po prostu wejść i można po prostu przejść. To też będzie zawsze centralne miejsce, które zszywa to centrum i wszystkie obiekty i wszystkie miejsca, które powstaną dookoła. Pewnie wiele podziękowań osobom, które się przyczyniły do tego, jeszcze będzie, ale ja w imieniu warszawianki chcę powiedzieć bardzo wszystkim dziękuję za determinację i za to, że spełniacie te marzenia. Thomas Pfeiffer, twórca budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Please tell. Thank you. It is such an honor for me to be here today. I am just completely thrilled. Look at all of you. This is really quite something. You know, when I arrived 10 years ago, I felt this remarkable renaissance, this new spirit that was developing. And it was this remarkable feeling that I had. I could feel it here.
And so the result that you see here is from this remarkable collaboration. Warsaw, so many artists and so many people, so many town halls that spoke to me honestly and were really important in forming the ethos of this new work. But also, you see here before you this building that is beautifully crafted from the concrete to the wood to the stainless steel. Everything here was made by local craftsmen. By local craftsmen here. And there was this kind of matter of pride, this pride in what we're building, what this building means for the city of Warsaw and the country of Poland, that they felt this sense of pride in this sense of craft, which is the epitome of craft, this pride. And so what you will see as you begin to walk up these stairs and into these galleries, these top-lit galleries that share the light of Warsaw with this art experience, you will feel this craftsmanship, and everyone that participated in this, hundreds of craftsmen made this building, and it is a testament to them that this building holds this voice. But finally, just before I leave, I wanted to talk just for a quick moment about what I think is one of the important stories here. You know, the palace has sat here, and then the city has risen up all around it. But now with this new museum, this new voice, and the new theater to come, these two buildings form this new voice sitting in this plot. And that is the place where for so many generations to come, our generation here, but so many generations to come, this will be the new voice and the new home, the new town square, the new forum, the new place to meet, to encounter art and to encounter each other. So I offer my warm congratulations in welcoming you to the building. Thank you very much. I na końcu poproszę również panią Agnieszkę Wyrwał, radną miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie wszystkich państwa. To ogromny zaszczyt i ogromne wzruszenie dzisiaj być tu z państwem. Chciałabym zatem za ten zaszczyt, za to, że mogę być tu dzisiaj z państwem, podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Panu prezydentowi, pani prezydent, zarządowi miasta, biuru kultury, panu dyrektorowi, pani dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wszystkim pracownikom, architektowi oraz wykonawcom. Chciałabym też pokłonić się szczególnie radnym Warszawy, którzy na każdym etapie budowy, na każdym etapie powstawania tego wspaniałego miejsca uczestniczyli, wspierali tę budowę, którzy również na każdym etapie budowy wizytowali to miejsce i którzy razem ze mną mogą dzisiaj cieszyć się tym, że mamy w końcu takie miejsce w Warszawie, na które Warszawa zasługiwała, które otwiera się na naszych mieszkańców, które zaprasza do środka wszystkich, którzy tutaj gdzieś przechadzają się w okolicach, przez oszklone ściany mogą widzieć, co dzieje się w środku, mogą współuczestniczyć, mogą współtworzyć to miejsce. I chciałabym też powiedzieć, że niezwykle się cieszę, że do sal wystawowych zapraszają nas kobiety, artystki, dlatego może państwo się nie obrazicie, ale na koniec chciałabym powiedzieć, że można by powiedzieć, że sztuka nowoczesna jest kobietą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.
Proszę Państwa, to jest czas na pytania. Jest z nami Pan Prezydent, ale oczywiście skupmy się dzisiaj na przede wszystkim, albo tylko i wyłącznie, jeśli możemy prosić, na otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Możemy pytać po polsku i po angielsku. Oczywiście są z nami tłumaczki. Dzień dobry, Błażej Kulesza, Radio Tok FM. Panie Prezydencie, chciałbym zapytać, bo przecież muzeum to inwestycja, którą trochę Pan odziedziczył po Hannie Gronkiewicz-Waltz. Co z perspektywy tych dwóch Pani Prezydent i Pańskiej kadencji było kluczowe dla powstania tego muzeum? Bo pierwsze informacje o tym, żeby ta inwestycja powstała, przecież sięgają 2003 roku. Co było kluczowe i ile tak naprawdę miasto wydało? Drodzy Państwo, rzeczywiście jest tak, że w mieście takim jak Warszawa pomysły się rodzą i potem są kontynuowane przez wiele, wiele lat. I oczywiście prawdą jest, że koncepcja powstała wiele lat temu i gdyby też nie decyzje mojej poprzedniczki Hanny Gronkiewicz-Waltz, to cały ten proces by się nie rozpoczął. Natomiast rzeczywiście w tych ostatnich latach trzeba było olbrzymiej determinacji nas wszystkich, jak tutaj stoimy, i władz miasta stołecznego Warszawy i oczywiście Rady Miasta, no i przede wszystkim całego zespołu MSN-u, żeby ten projekt mógł powstać. Ja Państwu przypominam, że w czasach, kiedy pandemia opanowała cały świat, w czasach, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą, bardzo wiele tego typu projektów na całym świecie było wstrzymywanych albo podejmowano decyzje o tym, żeby one nie były kontynuowane. My wszyscy wykazaliśmy się olbrzymią determinacją, wszyscy jak tutaj stoimy, żeby muzeum mogło zostać wybudowane kosztem prawie 700 milionów złotych, mimo że część tych pieniędzy wróciła do nas w związku z tym, że podatek został nam zwrócony. No ale nam wszystkim towarzyszyła przede wszystkim chęć odmiany centrum miasta. Wszyscy wiemy, że Warszawa zmieniała się w sposób niesłychanie dynamiczny, natomiast no, centrum miasta wyglądało tak, jak wyglądało przed kilkoma dekadami, głównie w związku z tym, jak trudna tutaj była sytuacja własnościowa. Zależało nam na tym i wszyscy marzyliśmy o tym, żeby centrum tak pięknego miasta dorównywało wszystkim zmianom, które się w mieście dokonują. I dokładnie tak się staje i MSN jest takim symbolem, że można realizować tego typu projekty, że jeżeli zespół wspaniałych ludzi wykaże się determinacją, jeżeli jest wola do tego, żeby kontynuować dobre pomysły i kontynuować pracę poprzedników, którym wszystkim z tego miejsca dziękuję, to takie projekty nawet w bardzo trudnej rzeczywistości można realizować. Andrzej Mieczka, Polskie Radio RDC. Mam pytanie, dwa pytania. Pierwsze do Pana Prezydenta. Jak wygląda sytuacja z przejściem dla pieszych przez Marszałkowską tutaj do muzeum? Kiedy ono może się pojawić? Jak i też do dyrekcji o taką ciekawostkę, jaki będzie najdroższy eksponat, który mieszkańcy zobaczą po otwarciu muzeum? Ja może po pierwsze też Państwu wyjaśnię, bo to jest bardzo istotne. My otwieramy muzeum, natomiast w kolejnych miesiącach dopiero będziemy Państwu mogli pokazać ekspozycję stałą. Także to będzie pewien proces otwierania muzeum, pokazywania zbiorów. To bardzo ważna informacja. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne zmiany, one będą następowały w kolejnych miesiącach. Najpierw oczywiście miejmy nadzieję, że już na wiosnę plac centralny. Jak Państwo widzicie, po tych wszystkich pracach archeologicznych wreszcie ruszyliśmy do góry. Zawsze ten pierwszy etap jest najtrudniejszy i też najdłużej trwa. W związku z powyższym najpierw plac centralny, a później oczywiście będziemy również wchodzili w kolejne ulice Złota, Zgody i również powstaną wtedy pasy przed Marszałkowską, które bezpośrednio będą prowadziły tutaj do muzeum. No bo dokładnie na tym nam zależy, żeby cała ta przestrzeń, tutaj ta przestrzeń jest przestrzenią publiczną, rzeczywiście pewnego rodzaju placem Warszawy pod dachem. Z placu centralnego przez MSN wyprowadzamy życie na okoliczne ulice miasta, które będą ze sobą funkcjonować jak pewien organizm, który kompletnie odmieni centrum Warszawy. Jeżeli chodzi o eksponaty, to Pani Dyrektor, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono pozwoli przypomnieć to, co już powiedział pan prezydent, że kolekcje, wystawa kolekcji otworzy się w lutym przyszłego roku, a te pierwsze tygodnie, miesiące chcieliśmy poświęcić na to, żeby wszyscy państwo mogli się z budynkiem i jego możliwościami zapoznać i przede wszystkim będziemy pokazywać tak zwane sztuki performatywne, czyli bardzo dużo współczesnego tańca, choreografii, performansu, działań. Tu ponad 100 artystów przez najbliższe tygodnie będzie różne dla państwa formaty współczesnej sztuki prezentować. Bardzo zapraszamy i przez to ten budynek będzie można poznawać wraz ze sztuką, poznawać go nieco właśnie poprzez ruch, poprzez choreografię, poprzez taniec. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, tutaj niestety nie jest tak łatwo jak z budynkiem, bo dzieła sztuki mają to do siebie, że oczywiście mają, można podać tą sumę, za którą jakieś dzieło sztuki zostało kupione. Wszystkie, całe te informacje są dostępne wręcz na naszej stronie internetowej. To są wszystko zakupy z środków publicznych, przede wszystkim z programu ministra. Co roku kupujemy grupę dzieł sztuki. Natomiast z dziełami sztuki jest tak, że czasami kupujemy i tak staramy się, żeby było bardzo tanio, a nagle to dzieło sztuki zyskuje na wartości i ono zyskuje tą wartość. Tak stało się z obrazami znanej młodej polskiej artystki Ewy Juszkiewicz, którą muzeum zakupiło, kiedy była jeszcze bardzo młodą, początkującą artystką, a teraz jej prace, które się w kolekcji już znajdują, nabrały dużej wartości. Więc na to pytanie nie da się tak łatwo odpowiedzieć, ale na pewno jedną z prac, którą państwo mogą zobaczyć w tej chwili na pierwszym piętrze, jest praca Aliny Szapocznikow i to jest praca o ogromnej wartości. Ale ona z kolei nie została zakupiona, tylko została muzeum podarowana. Także jeżeli chcemy zobaczyć coś naprawdę wartościowego, coś co dużo kosztuje, jeżeli o tej wartości mówimy, to jest to na pewno rzeźba Aliny Szapocznikow Przyjaźń, która oryginalnie została wykonana dla Pałacu Kultury w 1954 roku. Teraz spogląda na ten pałac z dystansem. Dziękuję. Dziękuję. To również przypomina nam, że tuż po konferencji zaprosimy państwa na małe oprowadzanie, a teraz czekamy na kolejne pytanie. Dzień dobry, Jan Kielak, Radio Z. Ja również mam pytanie do pani dyrektor. Chciałem się zapytać, bo już jutro jest oficjalne otwarcie, jakie tutaj atrakcje są przewidziane w tych pierwszych dniach, może właśnie już jutro. Mówiła pani też o tych sztukach performatywnych, czy jakieś nazwiska możemy wyjawić. A także chciałem się zapytać o wystawę stałą, co się na niej znajdzie, co by pani chciała, o czym by pani marzyła, żeby się tam znalazła. Wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. Jutro rzeczywiście jest otwarcie publiczne dla wszystkich. Zaczynamy koncertami. Będzie grała artystka znana z nowojorskiej sceny muzycznej Kim Gordon wraz z zespołem, a przez kolejne dni będzie koncert rave'owy 700 Bliss oraz Hania Rani w niedzielę. Oprócz tego w muzeum otworzy performance artystki mieszkającej w Budapeszcie, Katlin Ladik. To jest też praca dźwiękowa, ona swoim głosem otworzy, uruchomi klatkę schodową, zejdzie z wyższych kondygnacji tutaj na parter i to będzie sygnał do tego, że wszyscy możemy wejść do muzeum. Katlin Ladik swoim performancem rozpocznie działalność muzeum. Poza tym przez cały i weekend otwarcia i przez kolejne tygodnie do 10 listopada bardzo intensywny program. Polecam naszą stronę internetową, również ulotki, które są już w recepcjach, które pokazują to ponad 100 wydarzeń. To są mniejsze wydarzenia o charakterze performatywnym. Wyróżnię tutaj cykl performansów przygotowanych wspólnie z Fundacją Kontakt z Wiednia. To jest fundacja, która specjalizuje się w sztuce z Europy Wschodniej, ponieważ ta regionalna obecność muzeum jest również bardzo ważna. Bardzo wielu artystów, bardzo wiele środowisk
naszych sąsiednich krajów patrzy na to muzeum, czeka na to muzeum, czeka na wzmocnienie obecności artystów z naszej części Europy na światowej scenie artystycznej i Fundacja Kontakt bardzo nam w tym pomaga. Fundacja Kontakt ma w swojej kolekcji wiele prac performatywnych i właśnie one w salach muzeum na pierwszym i drugim piętrze zostaną przedstawione. Ale również w sobotę mamy spotkanie z architektem. Tom Pfeiffer opowie o godzinie 14 w sobotę o tym, jak ten budynek powstawał. Poza tym cały czas trwają oprowadzania pod różnym kątem pokazujące budynek, pokazujące architekturę miasta z okien budynku. Również na naszej stronie szczegóły tych informacji. I wreszcie bardzo intensywny program edukacyjny, formy podstawowe. To jest to wydarzenie, które od wielu lat z Fundacją AFC Muzeum prowadzi. Ono polega na tym, że rokrocznie wraz z artystami, często bardzo uznanymi, przygotowujemy kilkanaście prac, które są wysyłane do różnych szkół podstawowych, przede wszystkim poza Warszawą, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. I one pozwalają na to, żeby uczniowie sami tworzyli dzieła sztuki, sami tworzyli wystawy, sami kreowali ten świat form plastycznych. I ta działalność już wieloletnia w tej chwili w dwóch salach na pierwszym piętrze muzeum znajduje niejako swoją konkluzję i prowadzimy warsztaty dla dzieci właśnie pod znakiem form podstawowych razem z naszymi edukatorkami, kuratorami i artystami. Także serdecznie zapraszamy, odsyłam poszczegóły, bo tego jest dużo i trzeba się na te wydarzenia zapisywać na stronę internetową, ale bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Jest kolejne pytanie. Dzień dobry, Konrad Straczek, TVP3 Warszawa. Dwa pytania do pana prezydenta. To miejsce wpisuje się w koncepcję nowego Centrum Warszawy. Jak ważna jest to koncepcja i co ona zakłada? I drugie pytanie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zakłada likwidację między innymi tak zwanego janosikowego. Co pan o tym uważa i ile to pieniędzy do Warszawy? Drodzy Państwo, mam dzisiaj naprawdę wielką prośbę, żebyśmy się ograniczyli do pytań dotyczących Muzeum Sztuki Nowoczesnej, dlatego że ja codziennie Państwu odpowiadam na pytania dotyczące bieżącej polityki, więc dzisiaj bardzo Was proszę, uszanujmy to i zróbmy wyjątek. Ja wielokrotnie mówiłem o centrum miasta i o koncepcji, dzisiaj też. Ona polega na tym, że po prostu centrum miasta chcemy oddać w ręce mieszkanek i mieszkańców. Niestety było tak, jak mówiłem, że przez dekady centrum, zwłaszcza otoczenie Pałacu Kultury i Nauki się niestety nie zmieniło. Dzisiaj widać, że można przełamać to historyczne dziedzictwo i MSN jest tego najlepszym symbolem. Z jednej strony patrzenia w nowoczesność, ale również próby uszanowania charakteru i ducha tego miejsca, dlatego że ten budynek idealnie koresponduje z drugą stroną ulicy Marszałkowskiej i z domami centrum. I właśnie na tym nam zależało, żeby te wszystkie przestrzenie ze sobą połączyć. Zaczęliśmy symbolicznie od przejścia nadziemnego i ta droga, którą możemy pokonać od Pałacu Kultury Nauki aż do Placu Pięciu Rogów w tych kolejnych miesiącach będzie się zmieniała nie do poznania. I po raz pierwszy możemy powiedzieć, że rzeczywiście Warszawa odzyska takie prawdziwe centrum, w którym wszyscy będą się mogli poczuć jak u siebie, jak w miejscu dyskusji, jak w gigantycznym placu, na którym będzie, mam nadzieję, dominowała debata i uśmiech. Od Placu Centralnego dalej przez Zgody i Złotą widzicie Państwo, że już się te prace zaczęły. Parking podziemny, na którym będzie większość samochodów, a my odzyskamy olbrzymią przestrzeń, która do tej pory warszawiakom nie służyła. Także myślę, że to będzie rzeczywiście zmiana fundamentalna. A samo otwarcie muzeum i później Placu Centralnego pokaże, jak ta koncepcja się idealnie wpisuje w tak naprawdę w ducha miejsca Warszawy, która jest otwarta, tolerancyjna Warszawy, która jest właśnie miejscem różnorodnym i miejscem otwartej debaty. Dziękuję.
Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Piotr Wróblewski, Raport Warszawski. Korzystając z tego, że jest też pan architekt budynku, chciałbym zapytać o odbiór, bo mam wrażenie, że ten budynek w takim miejscu wywołuje bardzo skrajne emocje. Z jednej strony bardzo pozytywne, ale z drugiej strony też skrajnie negatywne. Można spojrzeć chociażby, nie wiem, na opinie na tutaj popularnych mapach Google'a. Jak pan jako architekt to ocenia, że ten budynek wywołuje taką dyskusję, takie kontrowersje i takie emocje? You know, I would hope that the building would have different views from people here and who come. I think that's what a voice is all about. Everyone doesn't have to be in favor or against. They should state their opinion, and the building lives now in this place. And from now for a long time in the future, many, many decades, this building will now belong to this city and belong to this place. And I hope that this becomes a beloved place to come to meet people, a building about people, about being here, about being together. That's what all of these spaces were about. The social space in the middle with this stair going up, this open auditorium, it becomes this open, welcoming place to come. And so over the years, I think this will become a remarkable addition to what is going to be more conversation to come. Thank you. Thank you, Tom. I prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Marta Wejman, Radio Kolor. Mam pytanie również do pana architekta. Mam dosyć podobne pytanie, ponieważ pojawiały się głosy wśród ludzi, którzy w ogóle nie są też zainteresowani sztuką. Przylgnął do tego budynku taki nieco żartobliwy żargon, że wygląda to jak biały klocek. I chciałam zapytać, czy ten budynek też się wpisuje w związku z tym w ten kanon sztuki nowoczesnej, która nie ma za zadania zadowalać odbiorców, wręcz przeciwnie, ona ma tylko zmuszać do myślenia i wywoływać emocje niekoniecznie pozytywne. I czy to w związku z tym zachęca ludzi właśnie tych nieinteresujących się sztuką albo w ogóle, albo sztuką konkretnie nowoczesną, do przyjścia do muzeum, chociażby po to, żeby skrytykować? You know, when we began the process of working here, we understood the context of the palace, the context of the commercial that's been built since. And we wanted to make a strong work of architecture that had a sense of permanence for this institution. And what I regard is this building being a frame for the art. We have these very specific rooms that you'll see in the galleries, very specific room sizes. And over the years, those will be curated with art of that time and art of this time now. And so I see this building as a frame for that art. One of the reasons why it's white is to give the art more presence rather than colors, rather than more decorative elements. It is a frame for the art, and it gives the art, which is here, a sense of presence where the architecture tends to kind of drift away a bit.
Thank you, Tom. I mamy ostatnie chyba dwa pytania. Dzień dobry, Artur Celiński, architektura Murator. Trzy krótkie pytania. Tomasz Pfeiffer. Rozumiem, że projektowanie w związku z zadaniem klimatycznym nie było to priorytetem, ale jakie rozwiązania zostały zastosowane po to, żeby bardziej zrównoważyć budynek i obniżyć koszty jego funkcjonowania, które, jak przypuszczam, nie będą małe? Drugie pytanie a propos przestrzeni publicznej, która mu tworzyć muzeum. O kosztach funkcjonowania to pewnie raczej do nas niż do architekta. Oczywiście taki budynek nie jest tani, ale on ma dwie zalety. Został wykonany niezwykle solidnie, również dzięki firmie Warbud, która go wybudowała, więc on ma bardzo dużą trwałość. To są też takie materiały, które są proste, powszechne. Także wydaje się, że ten budynek, on będzie funkcjonował dobrze przez to, że on po prostu nie będzie się psuł. On też jest, nie jest to oczywiście w sensie dosłownym budynek pasywny, dlatego że tych rozwiązań nie byliśmy tutaj w stanie implementować. Natomiast to jest taki budynek, który ma bardzo nowoczesną technologię, więc on nie jest, porównując z innymi budynkami tego typu, drogi. Natomiast to oczekiwanie bardzo skądinąd słuszne, żeby budynki publiczne miały wszystkie najbardziej środowiskowo przyjazne rozwiązania, jest nam bardzo bliski. Kiedy ta budowa się zaczynała, czy ten proces się zaczynał, już ten koncepcja początkowa jest sprzed ponad 10 lat. Wtedy to nie było priorytetem i wszystkie te rozwiązania były też niezwykle kosztowne. Budżet tego muzeum, gdyby je wtedy wprowadzić, byłby jeszcze większy, ale to jest niezwykle ważne dla nas, dla zarządzających muzeum, i chcielibyśmy w ciągu najbliższego czasu zastosować rozwiązanie, pracujemy nad nim, podłączenia muzeum do ogniwa wodorowego, które sprawi, że wtedy ten budynek będzie bardzo przyjazny środowisku, dlatego że będzie to energia absolutnie czysta i w dodatku tania. Jedyne, co stoi na przeszkodzie, bo technologicznie to jest stosunkowo łatwe do osiągnięcia, jedyne, co stoi na przeszkodzie, to to, że w tej chwili nie ma przepisów wykonawczych, które pozwalają tego typu urządzenia instalować w centrum miasta, czy w ogóle w miastach, i w tej chwili nad tym pracujemy. Więc mamy nadzieję, że to sprawi, że za parę miesięcy, może rok, może półtora, będziemy w stanie powiedzieć, że ten budynek jest ekologicznie przyjazny środowisku. Pani dyrektor, jakby pani mogła zostać. I just wanted to add one thing that I haven't talked about. This building, if you go through the galleries, you constantly experience daylight, particularly on the top floor where every gallery is continuously lit. So the light of Warsaw, this light that defines this place, is beginning to weave into the experience of the art. But also, this light takes the place of artificial light, which saves a lot of energy. You know, in museums, it's not the mechanical system that uses a lot of energy, it's the lighting. And so by using daylight, which is remarkable for the art and for the experience, but also saving energy on the lighting, which is hugely important for the consumption of energy in the building. Hello, I'm Soa Panja from Design in London. Firstly, congratulations on this gallery, but an apologies if my question might have covered things I didn't understand in Polish, but how mindful is the mayor and other people around the unintended implications that come from large art galleries around gentrification
driving out local people and often people who've lived in an area for a long time, and how art, large art galleries, can often accelerate a gentrification process within a city or a neighborhood. Well, before I answer your question, let me just address one other issue that was raised here in Polish. Sorry for that. Drodzy Państwo, dlatego że wydaje mi się, że to pytanie się przez cały czas przewija i ono jest dosyć istotne, a mianowicie mówiące o tym, że tego typu projekt architektoniczny budzi różne emocje. Ja nie znam innego projektu architektonicznego, tak dużego, tak nowego, który by nie budził emocji. Przecież to jest całkowicie naturalne. No, mamy zupełnie różne gusta, różne oczekiwania i każdy projekt duży, który był budowany na świecie czy w Europie od podstaw, taki jak na przykład Centrum Pompidou w Paryżu, albo tak jak na przykład Guggenheim w Bilbao Franka Geriego, albo w momencie, kiedy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedy pojawiła się piramida w Luwrze. Czy pamiętacie Państwo, ile to budziło kontrowersji, ile było przeróżnych opinii na ten temat? A dzisiaj trudno zaprzeczyć, że zarówno Pompidou stało się symbolem, jednym z symboli Paryża, że Guggenheim w Bilbao stał się właściwie najważniejszym symbolem Bilbao, który przyciąga do niego setki turystów. I pewnie po latach te opinie są zupełnie inne, mimo że założę się, że dalej jest sporo tego typu osób, którym się akurat te projekty nie podobają, bo gusta mamy naprawdę zupełnie inne i czym innym jest styl, który stawia na minimalizm, a czym innym są formy choćby wspomnianego Franka Geriego. W związku z tym ja uważam, że to naturalne, że to zdrowe, że to dobre, że to powinno właśnie nas pobudzać do dyskusji i to miejsce właśnie ma taką spełnić rolę, żeby nas pobudzać do dyskusji. Ja powiem Państwu więcej. Jeżeli Państwu się wydaje, że to jest koniec kontrowersji, koniec dyskusji na temat sztuki nowoczesnej, no to muszę Państwa zaskoczyć. Jak przyjdziecie Państwo i zaczniecie oglądać już kolekcję stałą i przyglądać się tym wszystkim eksponatom w dzisiejszej spolaryzowanej rzeczywistości, no to dopiero się zacznie dyskusja na ten temat, czy się komuś coś podoba, czy się komuś coś nie podoba. Powiem Państwu więcej, znajdą się na pewno tacy, którzy by chcieli coś ocenzurować albo zmienić. I właśnie dokładnie, drodzy Państwo, o to nam chodzi, żeby wywołać dyskusję. Żeby wywołać dyskusję o tym, czym jest sztuka nowoczesna. Że nie ma miejsca w takim mieście jak Warszawa na cenzurę i na zakazy, tylko jest miejsce na dyskusję i na wymianę opinii na ten temat, co nam się podoba, a co nie. Now answering your question. I mean, of course, you know, in every city, gentrification is a problem and there are quite a lot of different ways of fighting it. Some of it requires regulation on the European level. I mean, for example, short rentals. We are preparing actually a bill in Poland to regulate that. It requires also a very active policy of the city. And that's exactly what we're doing. For example, when it comes to renting space in Warsaw, communal space, we designate places in which we say we want this place to be a bookstore. And we open up tenders for a bookstore. We are not just renting a communal space for the highest bidder, because gentrification is one of the most important things that we want to combat. And this is, and I could go on when it comes to building council housing and so on and so forth, and having a mix of functions so that we have functions which serve the community in the best possible way. So of course we are aware, but I think that if you were to come here 10 years ago or 20 years ago, you would have been amazed by the transformation of the city. And this place right here, besides of course the Palace of Culture, was just not used, was underused. It was just a huge parking place. So I mean, this is actually building a new city, attracting talent, attracting discussion, which brings diversity to the city. And when you want to combat gentrification, and one of the answers is, of course, promoting diversity, promoting tolerance, and promoting different functions of the city, and most importantly, an active role of the city when it comes to the creation of the public space. So that's exactly what we are doing, and I think that the effects of this building will be very much different than the fears that you've rightly pointed out, because of course they should be taken into consideration. Thank you very much.
Bardzo Państwu dziękujemy. Ta część konferencji dobiega końca. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Rafał Trzaskowski był naszym gościem. Joanna Mytkowska, dyrektorka muzeum. Tom Pfeiffer, twórca budynku. Zastępczyni prezydenta Agnieszka Machnowska, Góra oraz Artur Jóźwik oraz Agnieszka Wyrwał, czyli radna Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję i prosimy Państwa do przejścia do indywidualnych rozmów. To może na wstępie, jak będzie wyglądać uroczyste otwarcie jutro? No to zobaczymy, ale plan jest taki, że o 19 z naszej starej siedziby na ulicy Pańskiej 3 wyruszy parada zwana Delegacją Śliskich Spraw, którą przygotowali artyści. To są takie częściowo poważne, a częściowo filuterne postulaty do muzeum. O 20 na fasadzie muzeum będzie prezentowana praca Agnieszki Polskiej, i również o 20 zegar Wojtka Bąkowskiego odezwie się z fasady budynku i to będzie znak, że wszyscy razem będziemy mogli wejść, otworzyć drzwi, a pierwszym z pierwszych będzie prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. Potem artystka mieszkająca w Budapeszcie Katalin Ladik, klasyczka sztuki awangardowej, która specjalnie na tę okazję stworzyła pracę dźwiękową, swoim głosem otworzy muzeum, przejdzie klatką schodową. I to z kolei będzie znak, że możemy wejść na piętra, no i potem już wszyscy będą mogli swobodnie zwiedzać, oglądać instalacje, 9 instalacji, które tutaj dla Państwa zainstalowaliśmy. Warszawę w budowie, która mieści się na parterze, zatytułowaną Trudna miłość między placem a pałacem, i formy podstawowe. A o godzinie 21, czy około 21, zacznie się koncert Kim Gordon. Dla tych, którzy wylosowali wejściówki, a dla tych, którzy nie wylosowali, będzie on transmitowany do audytorium i na fasadę budynku. Co się stanie ze starym budynkiem w takim razie? Kiedy on przestanie funkcjonować i co będzie tam dalej? Ma Pan na myśli ten budynek nad Wisłą? Tak. Ten budynek nad Wisłą już w tej chwili jest w remoncie. W tym budynku będzie się mieściła nowa instytucja. Jeszcze na razie ona ma status na czas przekształcania oddziału muzeum, ale ma nabrać swojej oddzielnej tożsamości. To będzie instytucja poświęcona tańcowi i współczesnemu i choreografii. A kiedy będzie już zamknięte jako Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Ono już jest zamknięte. Już jest zamknięte. Już nie funkcjonuje. Ono już jest w remoncie. To jeszcze dwa pytania a propos tutaj, jak będą wyglądać ceny biletu, bo za 2 tygodnie będzie już płatnie. Nie, za 2 tygodnie nie, bo płatne będą tylko na razie pojedyncze wydarzenia do czasu otwarcia kolekcji. Działanie muzeum będzie otwarte bezpłatnie. Pojedyncze wydarzenia głównie z powodów frekwencyjnych będą rzeczywiście płatne, czyli nie ma na razie jednej ceny biletu. A jak już będą bilety, parter zawsze pozostanie niebiletowany, to postaramy się, żeby ceny biletów na wystawy były jak najniższe. I ostatnie moje pytanie sprzed miesiąca. Czy wiadomo, jaki jest udźwig windy towarowej? Ja nie wiem, na pewno wiadomo. To na pewno osoby, które jej używają, nasz zespół realizacji i zespół produkcji wie, to tylko ja nie wiem tego. Ja wiem, jaką ma przekątną, ponieważ ja bardziej działam na tym etapie projektowania wystaw, to wiem, że przekątna to jest 6 metrów i to ogranicza wielkość dzieł, które jesteśmy w stanie przewieźć, a udźwigu niestety nie pamiętam. Była już używana? Była, bo tu wszystko przywieźliśmy tą windą, a w czasie festiwalu otwarcia będzie performance w windzie. Po dopytaniu osób, które korzystały z windy towarowej, dowiedziałem się, iż ma udźwig do 4 ton. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, jak i również oczywiście jutro podczas wielkiego otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej 25 października 2024 o godzinie 20. Do zobaczenia. Cześć!